jest taki pomysł, który ogłosił wczoraj prezes telewizji publiczno-narodowej Kurski, Poland 24. Taki kanał, który będzie promował Polskę za granicą w języku, w sensie takiej, że w łacinie współczesnej, czy po angielsku, i będzie strasznie fajny, i Polska też tam będzie strasznie fajna. Fajny pomysł? No cóż, kto to będzie oglądał? Te agencje takie ratingowe, które, jak rozumiem, tak bardzo, zależy na ich zdaniu. Pokazują w Poland 24. Tak. Ja pierniczę. Mylimy się. Autorzy raportu, do mnie! No! Nie no, tak zupełnie szczerze mówiąc, to myślę, że my dziennikarze akurat nie powinniśmy narzekać, że oto mogłaby powstać stacja, jak rozumiem, dobrze dofinansowana, profesjonalna, która byłaby dobrym miejscem do robienia tego, co umiemy robić, czyli do robienia dobrego dziennikarstwa. No, tu są oczywiście wiele warunków, musi być spełnionym. Przede wszystkim kwestie finansowania tego. No, na razie nie znamy źródeł, z jakich PiS chce finansować media narodowe. No i dopóki ich nie poznamy, no to będziemy trochę tak zawieszeni w próżni, będziemy mówić o czymś, co nie wiadomo, czy się ziści, bo nie wiadomo, czy na to się pieniądze znajdą. No a to jest oczywiście, to otwiera nas na dalszą dyskusję o tym, jak finansować wydatki publiczne. Ja akurat uważam, że można by finansować wydatki publiczne, tylko trzeba by zacząć rozmawiać o podwyżkach podatkowych. No ale to jest oczywiście wielki temat, którego PiS jak na razie nie dotyka, no i szkoda, że go nie dotyka. Ale wspomniałeś o tym, że to warto, z czym się zgadzam zresztą bardzo, zawsze promować dobre dziennikarstwo. Natomiast ja tutaj widzę słowa rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który mówi, że tenże kanał miałby przenosić poza granicę naszą narrację. No i przyznam, że to jest pewien powód do niepokoju. Tak, czy tutaj to będzie się to przedsięwzięcie opierało na promocji dobrego dziennikarstwa. Natomiast moje pytanie, kto to będzie oglądał, no zadałem tak w przestrzeni nie bez przyczyny, bo mam wrażenie, że to będzie przedsięwzięcie, które może cieszyć się stosunkowo ograniczoną popularnością. Zresztą to tutaj możemy w ogóle wdać się w dyskusję o losach rynku telewizyjnego, tego klasycznego rynku telewizyjnego jako takiego w ogóle. Natomiast wydaje mi się, że to szczerze powiedziawszy nie ma większego sensu. Może ma sens w przypadku nie wiem, jakichś krajów, no po prostu duży, gdzie jest bardziej jednak skupiona uwaga świata, no nie wiem. No. Ale zobaczcie, dzisiaj na przykład Beata Szydło będzie się potykać z parlamentarzystami europejskimi w Brukseli i być może część opinii publicznej krajów Zachodu chciałaby zerknąć do takiego Poland 24, w którym by wyjaśniono, dlaczego Beata Szydło miała rację od początku wszystko, do końca. To nie byłoby ciekawe? Wszystko dobrze, ale w dzisiejszym świecie jest tyle źródeł informacji i dziennikarzy zagraniczni tak się interesują Polską, że wydaje mi się, że informacje na temat tego, co się dzieje w Polsce, można znaleźć. I wbrew temu, co chciałby wszystkim wmówić PiS, to niekoniecznie są informacje pisane z zamiarem przywalenia Polsce. W ostatnich tygodniach miałam do czynienia z wieloma dziennikarzami z Zachodu, którzy przyjechali tutaj, szukali kontaktów do polityków, chcieli rozmawiać z politykami PiS-u, także to nie jest tak, że szukali tylko głosów pieczących na Polskę. Oni naprawdę informują o tym, co się dzieje, a nie o tym, co złego się dzieje w Polsce. I wydaje mi się, że takie wprost powiedzenie, że oto będziemy mieć telewizję, która naszą narrację wyjaśnia za granicą, to jest czysta propaganda. Znaczy, nie można tego inaczej nazwać, bo co to ma wspólnego z dziennikarstwem, jeśli przedstawiamy tylko to, co chciałby powiedzieć rząd i przedstawić nas w jak najlepszym świetle? Czy to jest jeszcze dziennikarstwo? No moim zdaniem nie. To już o wiele uczciwsze wydaje mi się wykupywanie artykułów sponsorowanych, tak jak to zrobiła w zeszłym tygodniu, właśnie zrobił rząd, i w zachodniej prasie ukazała się seria artykułów sponsorowanych, w którym rząd przedstawiał swój sposób narracji, tylko że tam było napisane, że to jest właśnie artykuł sponsorowany. I to jest uczciwe postawienie sprawy. To jest nasze stanowisko, a nie udawajmy, że mamy uczciwe i rzetelne dziennikarstwo, w którym tylko chwalimy poczynania rządu i jego zamiary.